Nie byłabym sobą, gdybym nie przyjechała nad morze. Chyba nie wybrałam najlepszego miejsca. Kapelusz. Nie, to jest Renault Space Grand 4. Z dwulitrowym silnikiem diesla 187 koni. Cała przeróbka w sumie kosztowała mnie. Tutaj nikogo nie będzie. Ale tu jesteśmy po środku praktycznie niczego. Dość daleko do... Nie, nie! I was here holidaying in Mamaya before Razvan and Anna were born. Naprawdę? Ja tu za dziecka byłem. No za dziecka, no ale oni no są trochę młodsi od nas, ale aż tyle młodsi. Mam 42. Mam 42. A ja tu byłem 48 lat temu. 48 lat temu? No. Ja taki jestem stary, tak? No, nie byłabym sobą, gdybym nie przyjechała nad morze. Rumuńskie wybrzeże nie należy do najbardziej popularnych, ale jak ktoś uwielbia morze tak jak ja, to myślę, że warto przyjechać. Niektórzy byli tutaj, słuchajcie, jak z bogatego domu, to przyjechali tutaj już 40, ile mówił niedźwiedź, 48 lat temu tutaj był, tak więc no. To bogatemu zabroni. Ja na takich wycieczkach zagranicznych nie byłam. No i myślę, że też osoby, które właśnie jeździły kiedyś, to raczej do Bułgarii. Myślę, że niewiele osób przyjeżdżało tutaj do Rumunii. Właśnie bardzo byłam ciekawa, jak tutaj wybrzeże wygląda. No muszę wam powiedzieć, że tutaj ta najbardziej znana plaża Mamaya, na której teraz jestem, w Konstancji, wygląda bardzo malowniczo z lotu ptaka, ale tak z bliska to już mniej malowniczo tutaj wygląda. To, co wygląda jak piasek, to, moi drodzy, nie jest piasek, tylko takie drobne kamyczki, po prostu takie muszelki z kamyczkami. Tak więc Świnoujście to nie jest i nasz piękny piasek nad Bałtykiem. No ale wiecie, no jak się nie ma tego, co się lubi, to się lubi, co się ma, więc kurort jest bardzo popularny. I tutaj za mną, jak widzicie, są leżaki. Ja tam nie będę bliżej podchodzić i nakręcać, i w tą stronę tam też są leżaki, a co jakiś czas są takie właśnie puste kawałki jak ten. I tutaj no, można sobie samemu leszakować. Ja rozumiem, że tamto należy do hoteli. Tutaj wzdłuż właśnie ciągną się po prostu te hotele, tam dalej, można powiedzieć, taka rumuńska Copacabana. A my pojedziemy dalej, poszukamy bardziej ustronnych miejsc. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć. Zobaczcie, jakie piękne miejsce nam się udało znaleźć. A co najważniejsze,
to jesteśmy tu sami i raczej będziemy sami, bo tutaj na końcu był troszkę taki zjazd, znaczy każdym samochodem zjedzie, ale są plaże z łatwiejszym dojazdem i tam oczywiście jest pełno różnych ludzi i też kamperów, tak, bo tutaj w Rumunii można, jak wspominałam, spać na dziko i jest to bardzo popularne. Ludzie przyjeżdżają namiotami, śpią na plaży i kamperami, i vanami i tak dalej, prawda? Lokalni i zagraniczni turyści. Tak więc fajnie. No, tutaj sobie posiedzimy kilka dni, dychniemy. No, nie ma to jak nad morzem. Może faktycznie te rumuńskie plaże nie są tak piękne jak nasze w Polsce, ale woda jest niesamowita. No i oczywiście jest o wiele bardziej ciepła, Morze Czarne jednak jest fantastyczne i polecam, jak ktoś lubi kąpiele w ciepłej wodzie. W Konstancji można zobaczyć jeszcze różne rzeczy, jest kilka plaż, są te ptaki, jak ktoś lubi po prostu takie duże kurorty nadmorskie, to na pewno znajdzie tam dużo atrakcji, jest delfinarium, jest, co tam jeszcze widziałam, że jest, aquaparki, ale taka fajna atrakcja, którą nam się nie udało zobaczyć, to jest kasino, takie stare kasino, ale niestety teraz jest w remoncie ten budynek, tak więc no. Ale jakby ktoś był, to właśnie poszukajcie, sprawdźcie, czy jest już może wyremontowane i na pewno warto zobaczyć. Powiem wam, że nad morzem jestem najszczęśliwsza, naprawdę. Idę się kąpać. Nie jest łatwo zejść, ale daję radę. Tak więc spróbuję. Może tutaj. O, chyba nie wybrałam najlepszego miejsca. Kapelusz. Właśnie, tak sobie myślałam, że z kapeluszem to może być ciężko, ale chciałam zrobić najpierw zdjęcia, a potem tak dobrze popływać. Nie wiem, czy to lepsze, ale nie ma. Zdecydowanie warto przyjechać tutaj nad morze. Rumunia nie ma długiej linii brzegowej, ale jednak coś tam trochę jest i kilka plaż się znajdzie. Może nie są tak zachwycające jak te w Chorwacji czy w Grecji, ale jak ktoś lubi morze, nie będzie zawiedziony. Pogoda gwarantowana, morze ciepłe, swoboda, ceny niewygórowane, tak więc moim zdaniem warto tutaj zajrzeć. No i nie jest daleko, prawda? Bo jak mieszkacie gdzieś na przykład na południu Polski, to dojazd tutaj na wybrzeże zajmie wam prawie tyle samo co do Świnoujścia. Tak więc polecam. Thank you.
No i jak tam? Mamy pacjentkę. Tutaj Bela ma... A tutaj nie będzie dobrze może widać. Tutaj Bela ma oko. No ma oko i właśnie rupieje jej to oko. Już drugi dzień. No i trudno powiedzieć. Pozaglądałam, nic tam w środku nie ma. Ale no mogło wpaść no kawałek ziarenko piasku czy coś. Przepłuczemy po prostu najpierw wodą. Poczekaj, wiesz co? Daj tutaj, trzymaj tu ręcznik tu. O. Tak. Jakkolwiek, mate. Ty, ale to nie jest twoje oko. Cicho bądź. I don't wanna fucking know. Tylko tutaj to jest Belly. No dobra, to muszę odłożyć, bo widać, że tu zero współpracy. I tu mam prawie, że dwóch pacjentów, no. Dam znać, czy to wszystko pomogło. Jak nie, no to trzeba będzie do weterynarza. Zrobiłam naszej pacjentce taki mocny napar rumianku. No i co? I strzykaweczka. Wolę strzykawką, bo jednak to lepiej można przepłukać. No i płuczemy kilka razy dziennie. I zobaczymy, no, jak nie przejdzie do jutra, no to jutro pojedziemy do weterynarza. Dzisiaj tak jest niedziela, to zobaczymy. Dziś na śniadanie mamy zapiekanki, słuchajcie, więc tu pieczarki, pięknie, już praktycznie gotowe. Nakroiłam sobie sera, pokażę komuś, bo może ktoś nie wie, wszystko sobie trzeba przygotować, bo potem nie ma czasu. Ja robię na jednym palniku, ale można oczywiście na dwóch. Tutaj dałam troszeczkę oliwy. Ale naprawdę tylko tak, o, żeby zbliżyć patelnię. I słuchajcie, skakują bagietka. Skakuje bagietka. Zaraz zobaczymy, ile jeszcze mi się tutaj zmieści. O, no, poprzekładam. Uwaga, uwaga, bo gorące wszystko. Przepraszam, bo ja tak jedną ręką... Tutaj jednym okiem tu, jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. O! I dobrze jest przycisnąć na moment, żeby się dobrze przysmażyło. To normalnie robię oczywiście dwoma rękami, czyli wszystkie kawałki sobie ładnie przyciskam. Tylko musi być bardzo dobrze rozgrzana patelnia, nie? Tutaj ta nasza kuchenka, którą teraz mamy, to naprawdę, słuchajcie, polecam Coleman na benzynę, to po prostu grzeje jak szalona. I teraz zobaczymy, o, i słuchajcie, już mogę obracać, nie, bo już tutaj się, ała, gorące, gorące. Naprawdę gorące jest. Oczywiście można sobie wziąć do tego dwa widelce, ale wtedy bez telefonu w ręku. I właśnie dlatego muszę mieć nakrojone, bo teraz szybciutko. Au, uwaga, żebym tego nagrywania nie przypłaciła poparzeniem. Teraz szybciutko trzeba dać. Ja nawet muszę ściągnąć, bo mi się już tu pali. O. Uwaga, ostatnia, przepraszam za to nieprofesjonalne nagrywanie i przykrywam takim talerzem, my mamy takie metalowe talerze, ale można oczywiście jakąś pokrywką i to normalnie moment i będzie roztopione. Pieczarki dajemy na górę, bo nie ma czasu, teraz zobaczę czy gotowe. Muszę wziąć ściereczkę. Uwaga. Uwaga. O, już tutaj się roztapia ser. Widzicie? O. Jak się pięknie już tutaj. O, ser roztapia. Więc spokojnie na patelni można zrobić bardzo fajne
zapiekanki. Potrzymam jeszcze chwilę te tutaj. I na to pójdą pieczarki. Uwaga, tutaj ja pokażę tak rączką, ale oczywiście nakładamy łyżką czy widelcem, ale żebym nie była gołosłowna. I zobaczcie, nie był w gębie, po prostu pycha była. Proszę bardzo, tu poznaliśmy, przechadzali się na spacerku rodacy i mają fajny samochód, to idziemy pooglądać. No fajny. Nieporównywalny, ale daje radę. No zaraz zobaczymy, ja jeszcze nie widziałam, tak więc jestem bardzo ciekawa. Trochę nam tu... Wjechali, ale właśnie zobaczyliśmy, że jest ten czerwony. Aha. Nie, no, spoko. Zaraz tu pooglądamy. Oni obozowali kawałeczek dalej, ale już dzisiaj się spakowali i będą jechać teraz do Bułgarii. Tak więc to jest to piękne. Wow. Ale faktycznie niziutki, bo tutaj mówiłeś, że... To nie ten, tak powiem, rozmiar prześwitu. Aha. Jest nasza kuchenka z grillem. To położę na razie. Tu mamy jeszcze drewnozmywak. Aha. Woda jest. Nie ma problemu. Aha. Tu mamy elektrykę, czyli 222 wyjścia USB, wyjście na prysznic. Lodóweczkę. O, taka jak nasza. Troszeczkę mniejsza. Aha. No fajnie, to duża lodówka jak na takie małe auto. No, tak. Ale widzisz, jak mamy mało miejsca do spania. A i śpicie tutaj? Tak. Myślałam, że śpicie w namiocie. Nie, śpimy tutaj. A namiot rozkładamy, jak zostajemy na dłużej, to żeby mieć gdzie właśnie usiąść, jeść, złamać się przed słońcem. Mhm. Ale trochę luksusu zawsze wozimy ze sobą, więc nasze ulubione. Krzesełka, proszę usiąść sobie, żeby zobaczyła, jak się siedzi. Kurczę, zaraz się przymierzę. No oczywiście za duże jak na nasze warunki. Na górze mamy supa i tam jakieś inne rzeczy, jest solar, który ładuje to wszystko. Aha. I tyle, no. Super. No i ważne, że podróżujemy. Bałagan oczywiście tak dalej, to jest. Musimy trzymać w takich... Nie, no, nawet zrobił z tego coś. No. W takich skrzynkach, nie? I później trzeba to wszystko wyciągnąć. Gorzej jak deszcz pada, bo to... No właśnie, jak pada deszcz, to jest trochę dupie, nie? Tak, jak pada deszcz, ja muszę jakąś taką trójkątną chustę, bo ja wtedy muszę... Potrzebujemy się dostać... Nie, no potrzebowałbyś markizę po prostu. No, coś takiego, w takich skrzynkach. Gdzie po prostu, wiesz, wykładamy sobie tych bryz i to samo z ciuchami, coś, nie? I to samo z ciuchami. Jakie mamy, pudełka, nie? No, pudełka no tak je pokupował, cuda. No, pudełka fajne. No ale jest trochę roboty, cokolwiek. Jest jeszcze ubiekacja w środku, ale musiałbym wyciągnąć wszystkie... Nie, no po sensu, a po co go jest to, jest to przenośna ubiekacja, więc tutaj nie ma... A tutaj w tym to, co to jest? To jest skrzynia, na której jest, już pokazuję, platforma do spania i w tej skrzyni mamy tak samo schowki, nie? W każdym, tylko bałagan jest. No, jak to schowki, bałagan? Uporządkowane 6 po prostu, schowków. Dużo rzeczy. To jest platforma, która łączy te dwie skrzynie. Ja na przykład odłączam to i mogę wyłożyć dwie skrzynie, wtedy mam zwykłą osobówkę, nie? No. Znaczy, bo to jest w ogóle wszystko wyciągane, nie? Cała konstrukcja, solar, nie solar, to wszystko jest odkręcane. To wszystko wyciągane i ten solar się starcza na lodóweczkę. Tak, tak, jak stoimy spokojnie, wiesz, ja mam też separator, tak, separator. Także jak jadę, to on mi ładuje podczas jazdy. No i 120 chyba,
128 albo 138 akumulator, także on mi tu podtrzymuje to wszystko. No nie mamy problemu, tak jak zostajemy... Śmieci oczywiście czekają na ten tydzień, nie wiem, dobra. Śmieci wywozimy sobą. Zawsze śmieci wywozimy sobą. Ela, Ela! Poczuła jeszcze lepiej. Schowaliśmy się do samochodu. Do samochodu, do środka, bo strasznie wieje i nie słychać. To co to jest? Citroen, tak? Nie, nie, to jest Renault Space Grand 4. Z dwulitrowym silnikiem diesla 177 koni. I cała przeróbka w sumie kosztowała mnie ponad 20 tysięcy i to wystarczyło, żeby się już przemieszczać. No dość dużo już zrobiliśmy, bo zrobiliśmy Chorwację, Albanię, Czarnogórę, w tym roku Rumunię, Węgry, Portugalię wcześniej, także troszeczkę objechaliśmy. Wow! No także no daje radę za niewielkie pieniądze. Stajemy w 90% na dziko, no nieraz jak potrzeba gdzieś to robimy kemping, delikatnie jedną dniówkę, ale tak jeździmy raczej na dziko. Aha, no. Czyli tak jakby najdłużej jak jesteście w trasie? 3 tygodnie, 3-4, do 4 tygodni, więcej nie 3-4 tygodnie, no tak mniej więcej jesteśmy. No niestety nie pozwala nam nasza smycz, czyli jakaś praca, która nas wiąże trochę. Ale tak poza tym, okej, staramy się częściej wyjeżdżać, nie? 2-3 razy w roku, nie? Tak to wygląda. No. Tak sobie radzimy z tym. No. A tak powiedziałeś o tej pracy, tak jakby to było, tak nie lubisz swojej pracy, czy lubisz? Nie, absolutnie. Ja uwielbiam swoją pracę. Ja jestem instruktorem narciarstwa, instruktorem snowboardu i instruktorem nauki pływania. A więc nie, tylko że no jak jesteś na wyjeździe, to nigdy nie jest tak, żeby ten czas jakby był za krótki, zawsze ci go brakuje, nie? No jeszcze by człowiek został tu tydzień, tam tydzień. Te nasze pobyty są zazwyczaj nawet w ładnym miejscu maksymalnie 3-dniowe, a fajnie by było, gdyby było 5-7-dniowe, nie? No zobaczymy, może coś się zmieni, może inaczej zrobimy to. No, na razie jest tak, no i tyle korzystamy z tego. Mm-hmm. Jaki kraj podobał Wam się najbardziej do tej pory? Wiesz co, Portugalia. Portugalia, pomimo to, że niby jest trochę zatłoczona, my i tak znajdowaliśmy takie miejscówki, gdzie byliśmy zauroczeni. Nie powiem, każdy kraj na nas robił wrażenie, no nie było tak, że jak nie trafiliśmy do kraju, który robił na nas negatywne wrażenie. Albania nam się znowu dzikością spodobała, najpierw nas zraziły te śmieci, później te śmieci nam jakoś znikły z oczu, nie widzieliśmy ich, a widzieliśmy dużo pięknych miejsc w Albanii, też nam się bardzo podobało i Rumunia w tej chwili, w której jesteśmy, no jest wow. Niezłał, szczególnie góry, morze oczywiście też, ale góry nas urzekają totalnie, nie wiem, no, tak to wygląda. Dziękuję. Ja dziękuję za spotkanie, bo jest to spotkanie z ludźmi, którzy byli naszą inspiracją, także jest nam bardzo miło. Nam również, bardzo miło. Fajne spotkanie, spontaniczne, niechcący. Bardzo fajne, dziękuję ślicznie tak samo, no i wszystkiego dobrego, nie? Wzajemnie. I wszystkim tam. Popatrzcie, na drugi dzień już to oczko, jak widać, jest w porządku i tak naprawdę to przepukałam tylko 3 razy, wiecie? 3 razy przepukałam i widać, że jest czyściutkie, tak więc faktycznie no, coś musiało jej tam po prostu do tego oczka wpaść. No, tak więc grunt to nie panikować, spróbować domowymi sposobami. Tak więc wszystko w porządku. No piękne to miejsce jest i powiem Wam, że po prostu te wschody słońca. Ja normalnie nastawiam budzik, żeby wschód słońca zobaczyć i warto. No i
No dzisiaj to w ogóle jestem w takim melancholijnym nastroju, wiecie, bo ja dokładnie 4 lata, odkąd nasze życie runęło. Dla tych, którzy tutaj są nowi na naszym kanale, to ta nazwa Pcham do przodu jest no taka nie bez znaczenia, tak? Ono to skąd się wzięło, jeżeli ktoś chce, to można poczytać na blogu, ale to nie o tym będę tutaj opowiadać. Chciałam wam opowiedzieć właśnie, że nie zawsze życie się układa tak, jakbyśmy chcieli. Nie mamy często wpływu na wszystko, ale jest wiele rzeczy, na które mamy wpływ. I chciałabym właśnie was zainspirować, powiedzieć tym osobom, które może są teraz w trudnej sytuacji, że warto dźwignąć się z gruzów, warto po prostu znaleźć w sobie siłę, żeby właśnie pchać do przodu. Popatrzcie, o wiele fajniejsze miejsce, tutaj nikogo nie będzie, ale tu jesteśmy po środku praktycznie niczego, dość daleko do... Nie! Kurwa! No dobra. Kurwa, tam dziura, ja pierdolę, całe szczęście, że my mamy terenowe auto. A tutaj ktoś jest dziura i założona, patrz, dziura założona kartonem. No ktoś naprawdę mądry. Przed chwilą niedźwiedź to wjechał, no ale wiadomo, to złomek to wyjechał, kurwa. Ja pierdolę, no. Nie można na moment oka spuścić. Dobra, potem będę nagrywać.